Przed obejrzeniem tego wideo zapraszam Ciebie do zasubskrybowania mojego kanału, a następnie zaznaczenia szarego dzwoneczka obok tego przycisku, aby być w 100% na bieżąco. Dzięki! Halo, halo, cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Robin, a dzisiaj coś specjalnego i coś w sumie nowego na moim kanale. Nie chodzi mi o nowość, jeśli chodzi o grę. Chodzi mi bardziej o odcinek informacyjny, w którym powiem wszystko o moim kanale, w którą stronę ten kanał będzie się kierował i ogólnie co na tym kanale będziecie mogli zobaczyć. Teraz sobie wejdziemy tutaj do gry Clash Royale, bo dzisiaj również będzie bardzo, bardzo fajne opening. Zresztą za chwilę zobaczycie, jakie mam tutaj zarąbiste skrzynki przygotowane właśnie dla Was. Właśnie dla Was, żebyście te skrzynki, ten opening mogli specjalnie zobaczyć. Jak widzicie, mam przygotowanego Magical Chesta. Mam również dwa Free Chesty i jednego Crown Chesta, którego wbiłem dzisiaj rano. W tym momencie jest poniedziałek. Ten film prawdopodobnie pojawi się w środę. W tym momencie pewnie go widzicie o godzinie 20:20 lub o jednej godzinie podczas innego dnia. Nie wiem dokładnie oczywiście, o której, którego dnia to oglądacie. Tak, moi drodzy, oczywiście otworzę te skrzynki na koniec tego wideo. Również mam przygotowane Clan Battle Chesta Duo, czyli razem we dwójki wbijaliśmy tego Clan Battle Chesta. Mam tutaj 8 na 10 skrzynek udało nam się wbić. Poproszę, może tutaj zrequestuję Arosy. Jakiś lag tutaj dodatkowy jest. No teraz mam jakieś tutaj lagi z tym Clash Royale. Okej, okay, są jakieś dwa maile. Nie mogę. Dobra, tu to informacja na temat klanu, bo mam zamiar również już wkrótce robić specjalny, fajny turniej dla klanu, a więc bardzo serdecznie zapraszam do dojścia do mojego klanu, do naszego wspólnego klanu. Orki z Majorki, tutaj macie logo tego klanu, nazwę, tak jak przed chwilą powiedziałem, Orki z Majorki. Jeszcze przeczytam tylko opis. Siemka, szukasz aktywnego klanu? Właśnie znalazłeś. Właśnie znalazłeś Clan Chest level 10 Elder za darmo, prosimy o aktywność. Dokładnie tak, ja bym bardzo również prosił o aktywność, po prostu żeby od czasu do czasu, nie wiem, coś zrequestować, albo właśnie dać komuś jakiegoś, nie wiem, na przykład mega minionki albo coś w tym stylu, po prostu żeby była aktywność w klanie, bo nie potrzebujemy tutaj osób, które przez 2 tygodnie nic nie będą robiły. Jak widzicie, mamy bardzo, bardzo dużo nowych osób, w tym momencie 39 użytkowników w naszym klanie w tym momencie jest, jeszcze 11 miejsc jest wolnych, a więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do tego klanu Orki z Majorki. No tym razem niestety nie udało nam się wbić klan Chesta do 10, no ale okej, okay, czasami to się zdarza. No i dobra, tutaj jest ogólnie mój deck. W tym momencie używam balona na levelu 3, golema na levelu 2, potrójnych minionków na levelu 7, szkieletony na 2, arosy na poziomie 8, na 7 poziomie mam również hordę minionków i na levelu 8 zap, jak i również Valkyria na poziomie 4. To jest mój teraźniejszy deck, mam tutaj jeszcze dwa zastępcze deki, ale dzisiaj tylko je tutaj Wam pokażę, nie będę ich opisywał dokładnie, nie będę również dzisiaj robił żadnej walki, z powodu, że to bardziej będzie odcinek informacyjny. No już będę 3 minuty, a więc może przejdźmy szybciutko do szczegółów. Jak widzicie na moim kanale, albo jeszcze nie zobaczyliście, na moim kanale w tym momencie już jest ogarnięty baner, który sam zrobiłem sobie w Photoshopie. Jeśli ten baner Wam się spodoba, możecie napisać pod tym filmikiem w sekcji komentarzy, możecie również zostawić łapeczkę w górę. Jak widzicie, również na początku odcinka pojawiła się już taka jakby prośba, takie przypomnienie o zasubskrybowaniu kanału i zaznaczenia szarego dzwoneczka. To również specjalnie przygotowałem, żebyście po prostu pamiętali, że jeśli Wam się podoba moja twórczość, jeśli podobały się Wam moje wideo na moim kanale, zapraszam do subskrypcji i po prostu zaznaczenia szarego dzwoneczka. Ogólnie na moim kanale w sumie wszystkie odcinki jak na razie będą się pojawiały z urządzenia mobilnego, czyli po prostu z telefonu. Będą to takie fajne gry w stylu Clash Royale, będą to gry Subway Surf, jakieś zręcznościówki, przygodówki i fabularne gry. Mam nadzieję, że również wkrótce się pojawią na moim kanale. Mam również mój drugi nowy kanał, kanał Duo TV. Link do niego będziecie mieli w opisie. To jest mój i mojego kolegi nowy kanał, na którym będziemy streamować, będziemy nagrywali odcinki już wkrótce. Pierwszy stream ma się pojawić w ten piątek. Data prawdopodobnie pojawi się w tym momencie na ekranie z podróży. Ja dokładnie nie mogę w tym momencie sprawdzić daty, ale już w ten piątek. Jeśli to oglądacie później, no to niestety ominęliście ten stream, ale na pewno aktywność, jeśli
chodzi o transmisję na żywo, będzie również wysoka. Tylko taka informacja, na tym kanale Duo TV będą prowadzone transmisje na żywo z komputera, więc to już nie będzie urządzenie mobilne, to nie będą jakieś tutaj odcinki z Clash Royale lub coś, to będą streamy i wideo wrzucone z komputera. Jednak to nie będzie moja perspektywa, tylko perspektywa mojego właśnie kolegi, z powodu, że ja mam laptopa, który no raczej nie wyciągnie takich wymagań, jak mają takie gry jak GTA albo coś. Zresztą w GTA mogę sobie spokojnie grać, jednakże już z nagrywaniem i graniem jest większy problem. I co, to chyba z takich informacji szybkich tyle, a więc moi drodzy, możemy przejść do wielkiego case chest, już mi się myli z otwieraniem skrzynek, na przykład w Counter Strike'u, ale tak moi drodzy, możemy przejść już do chest openingu na koniec. Kto sobie przewinął, to witam jeszcze raz, kto ogląda cały czas, to bardzo serdecznie dziękuję, że mnie wysłuchaliście. No i zaczniemy od dwóch skrzynek free chest. Zobaczmy, jak tutaj będzie drop. 60 golda, standardowo, dość mało, to jest free chest, więc spokojnie. 2 gramy przydadzą się, 1 Valkyria, 8 minionków i spokojnie, już nie będzie takiej reakcji jak z Ice Wizardem. Okej, okay, drugi free chest, 60 golda, 1 Wizard, ospoczko, 8 Fire Spiritsów. No i teraz tak. Teraz otworzymy sobie Crown Chesta. Uwaga, uwaga, Crown Chest. 400 golda. 2 gramy, spoczko, 10 Royal Giant, to był 6 na arenie 7. I mam 2000 kora, o, zrobiliście, 18 elitarnych barbarianów. Niby to jest dość słaba karta, ale fajnie się używa, ja czasami używam ją do deków. 24 mortary, też okej, okay. 6 muszkietery, czy będzie lepszy, jeszcze nie. No i okej, okay. Bez żadnego epika w Crown Chestie, za to otwieramy Magical Chest, a tam mam gwarantowane, jak podejrzewam, 2 epiki, a więc moi drodzy, o, jeszcze tutaj widzicie, 2070 koron, arena 7, to też dzisiaj rano wbiłem Magical Chest. Jeszcze 3 Silver Chest nam się otwierają, zobaczmy, 400 golda, okej, okay. 17 Fire Spiritów, jest szansa na legendę, 3 mini peki, 3 mini pek, nie wiem jak to się odmienia, 5 Bomb Towerów, 40 minionków, oj, żeby teraz 7 muszkieterek, no i nie będzie chyba legendy. No niestety, Prince i 2 Freeze, no nie najlepszy drop z tego Magical Chesta, no i przed nami teraz tylko, jeszcze zdonajtujemy, tutaj będę miły, zdonajtujemy tutaj, nie chcemy nic oglądać. Idziemy od razu, chciałem zdonajtować tutaj. Zdonatować requesta na mega, na nie mega minion, to się cały czas myli, kurde, to jest tak średnio, a tych polskich mam w szkole naprawdę dużo. No i okej, okay. Clan Battle Chest, zobaczymy, mam nadzieję, że jakaś legenda będzie, mojemu koledze dzisiaj dropnęła jakaś legenda. 1200 golda, już mam 2400. Jest mega minion, nice, spoczko, mega miniony, 6 tombstone'ów, 64 barbariany i jest upgrade. 13 Inferno Towerów, 114 Archerek, no i nie będzie chyba legendy. Kurde, szkoda, 2 golemy. No szkoda, nie ma legendy. No ale okej, przynajmniej odblokowałem nowego epika. I to tyle w dzisiejszym szybciutkim odcinku, który trwał aż 10 minut. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Cześć!